Hey! Hello, ladies and gentlemen! Dzisiaj mamy świąteczny odcinek, na który czekaliście. Tworzyłam go 10 godzin, nie licząc edycji. Tak, pakowałam prezenty przez bite 10 godzin. No dlaczego? No bo też szukam inspiracji. Też jednak niektóre z nich były dość czasochłonne. A to trzeba było coś przekąsić. No, teraz się już staram jeść, jak tworzę. Bo czasem doprowadzam się do takiego momentu, w którym zaczynają mi się tak trzepać ręce z głodu. Ja wtedy sobie przypominam, o, no tak, bo przecież jest 19, a jadam tylko śniadanie. Teraz sobie nawet zapisuję, jak sobie te robię te plany. To sobie czasem tak w środku zapisuję, żebym nie zapomniała zjeść. Tyle sposobów, żeby spakować prezenty! Tak dużo, że aż mi się ręce nie mieszczą! No! Zaczynamy! Co my tu mamy? Tu są jakieś wstążeczki, tutaj mam przybory, taśmy, glue gun, tutaj są jakieś materiały, bibułki, jakaś stara mapa w ogóle taty. Dalej, o, to są takie fajne bombeczki z imionami. O, tutaj właśnie z Katrin. No tylko, że no, ja mieszkam w Anglii, więc jest po angielsku. Ale myślałem dalej git. Tu mamy coś miększego, misia, taki fajny materiał, jakieś błyszczące materiały. Oczywiście normalny papier do pakowania też kupiłam. Jeden taki elegancki, drugi taki bardziej dziecinny. Nie obok jest brązowy papier, który naprawdę fajnie można wykorzystać. A to są stemple. Takie stemple. A jeszcze piórka. Piórka chyba dostałam od mojej siostry. Pierwszym prezentem, jakim będziemy pakować, jest to nieśmiertelnik. Jest to prezent dla mojego szwagra, który jest wojskowym, więc myślałam, że mu się to spodoba. Z jednej strony macie zdjęcie z dziewczynkami i moją siostrą, a na drugiej stronie pisze When I close my eyes, I think of you, to znaczy, że zamykam oczy, myślę o tobie. Myślę, że to jest bardzo dobry prezent. Na Pinterestie znalazłam fajny motyw, taki mikołajowy, dlatego używam właśnie tego materiału, bo przypomina mi taki kubraczek Mikołaja. Myślę, że jak spakować prezent, to nie muszę tłumaczyć, to totalnie idę najprostszym sposobem, podstawowym, owijającym i sklejającym taśmą. Tak wygląda sklejony prezent, a my zajmiemy się teraz paskiem. Pasek stworzyłam z najzwyklejszego czarnego papieru technicznego, no i po prostu obkleiłam ten pasek tam jak mi się to tam upodobało. No oczywiście nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie spieprzyła, więc mój pasek nie był wymierzony poprawnie, no ale poprawiłam to doklejając po prostu następny. No, została nam jeszcze do zrobienia sprzączka, użyłam do tego kartki takiej złotej, kupiłam gdzieś tam w funciaku. Narysowałam samodzielnie interesujący mnie kształt, wycięłam i przykleiłam najzwyklejszym klejem do prezentu. Doczepiłam tylko karteczkę z imieniem i gotowe! Następnym prezentem jest bucik. To jest prezent dla mojej mamy. Może Wam wydawać się to dziwne, ale... Jak ostatnio byłam w Polsce, to mama ma dalej swój budzik, który pamiętam od dzieciństwa. Ona go miała zawsze, nie wiem, chyba już ma 30 lat, więc postanowiłam jej kupić budzik. Ale to nie jest taki byle jaki budzik, bo ten budzik ma jeszcze dyfuzor powietrza, ma jeszcze jakieś tam zapasiki, jakieś tam świecidełka, mizidełka i nie wiem co więcej, ale jest multifunkcjonalny i mam nadzieję, że jej się spodoba. Myślę, że pakowanie samego prezentu możemy ominąć. Przejdźmy od razu do ozdabiania. Moim planem było właśnie stworzenie takiego pięknego kwiatka na górze. Nie jest to trudne, muszę powiedzieć, ale czasochłonne. Czego potrzebujemy? To płatki. Możecie albo je sami narysować, ale jednak polecam ściągnąć z internetu taki szablon płatka i po prostu wydrukować go w trzech wymiarach. Żeby to jednak miało ręce i nogi, wszystko wyglądało bardziej szykownie, a nie tak nierówno. Podsumowując, potrzebujemy 8 małych listeczków, 8 średnich, 8 dużych, no i takie średniawe kółeczko. Żeby dodać wyróżniający się akcent, nakleiłam czerwoną wstążkę na mój prezent. Na środku nakleiłam to kółeczko, żeby po prostu liście się lepiej trzymały.
Zegnij swoje liście w pół dla lepszego efektu i polecam użycie linijki, ponieważ ułatwia pracę. Zdanie powiedziałam jakiś retort. Dobra, idziemy dalej. Obcinam końcówkę właśnie tego liścia, żeby tak nie nadwarstwiać tego tak wszystkiego, tego środka. Wiecie, o co mi chodzi? Chyba? A teraz zaczynamy bawić się w klejenie i przyklejanie. Triple speed, please! Jak widzicie, mamy tutaj taką łysą dziurę, a że prezent ma być taki elegancki, więc wypełnij je perełkami. Teraz do karteczki z imieniem przywiązuję tą śliczną bobeczkę z napisem MAMI i nasz prezent jest gotowy. Ten prezent jest dla mojej siostry Kaśki. Został już spakowany przez sklep Lush. Jest to sklep z domowej roboty kosmetykami. Wybrałam dla niej żel pod prysznic, peeling do ciała i balsam do ciała. Ogólnie nie jestem fanem kupowania kosmetyków na święta, bo jednak każdy ma swoje ulubione, ale to jest domowe, to jest coś innego i myślę, nie każdy by sobie coś takiego kupił, bo to już jest takie posz i fancy. Dlatego myślę, że warto kupować takie prezenty. Dla brata Krystiana, Klaudiusza, kupiliśmy powerbank. No to jest coś takiego, taka przenośna bateria, jak ci się rozładuje telefon, sobie podłączasz, oj, ci się ładuje. To jest akurat taka toporna trochę wersja, taka duża, możesz kilka urządzeń podłączyć, jak aparaty, kamery i takie różne duperele. I w sumie po przemyśleniu teraz bym kupiła taką bryleczkową wersję, żeby po prostu mógł sobie to włożyć do kieszeni, bo to trochę za duże. Ale myślę, że dalej git. Ze względu na to, że Klaudiusz jest facetem, pójdźmy w prostotę. Jego prezent spakowałam w brązowy papier. Tak, brązowy papier jest awesome. Daje takiego vintage wyglądu. Później skorzystałam ze stempli. Akurat te kupiłam chyba w Tigerze, które mają literki. I po prostu wystempluwałam jego imię, czyli Klaudiusz. Do tego kolorowa wstążka, prosto zawiązana. I voilà! Prezent gotowy. Następny prezent jest dla taty Krystiana. Jest on hobbystą. Jest mega zakochany w swoim akwarium, dlatego kupiłam ozdoby do niego. Mamy tu taką wysuszoną trochę rybę oraz wrak statku. Sama bym takie chciała, gdybym miała akwarium. I w tym momencie wpadłam, ej, wykorzystajmy mapę, to w końcu jest coś takiego męskiego, co nie? Czajcie, że ta mapa jest z 1984 roku, czyli ma 31 lat? O matko, mój tata tu miał skarby w domu. Spakowałam to w osobne dwa pudełka, ponieważ jednak musi to dotrzeć jeszcze do Polski, więc zabezpieczenie jest bardzo ważne. Ha, 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 co ja tu mam? Patrzcie, bielsko-biała. A tu, moja malusia jasienica. Pakowanie tego prezentu też jest dość proste, banalne. Przy poczcie gdzieś kupiłam taki sznurek do opakowania paczek. On mi się bardzo podoba, wygląda znowu taki vintage. Jedyne, co zrobiłam oryginalniej, to zawiązałam to dwa razy. Wow. I takie malusie pióreczko do środka i już jest gotowe. Drugi prezent zrobiłam podobnie, tylko po prostu brakło mi sznurka, więc zastąpiłam go wstążką. Teraz prezenty Dalii. Ona ma 2 latka, więc starałam się wybrać jak najprostsze rzeczy. Tu mamy jakieś naklejki, tutaj naklejki, które przyczepiasz na twarz. To myślę, że może być fajne, może się spodobać. Tutaj mamy, nawet pamiętam, ja w dzieciństwie taką miałam, że tu używasz tylko wody i to się samo koloruje w sumie. No ale dla dziecka to jest uciecha, bo pamiętam, jak mi się to podobało. Ostatnie, co mamy, to są jakieś magiczne pisaki i magiczne kartki. W sumie nawet sama nie wiem, o co w tym chodzi. Później spytam siostrę, jak jej się podobało. Tutaj tylko dół spakowałam tym podstawowym sposobem, górę zostawiłam luźną. Na początku chciałam to tylko obciąć takimi ozdobnymi nożyczkami, no ale oczywiście coś nie wyszło, nożyczki mi się ścięły i gówno! Plan B, schowajmy to za wstążką i nikt nie będzie wiedział. No oprócz was. Ale cii.
Tutaj właśnie możecie zobaczyć, jak pięknie kleję na ciepło moje drogie piórka. I tak zaczynam się denerwować, ponieważ moje gniazdko jest dosłownie pod stołem, a ten kabel nie sięga do stołu. I mam ochotę to wyrzucić przez okno. I właśnie w tym momencie zamówiłam przez eBaya nowy bezprzewodowy. Sukces! Problem rozwiązany. A teraz następny przecudowny pomysł panny Anny. Tak, właśnie tu przyklejam watę. I do tej waty chcę bombkę przykleić. Nope, nie tak to się robi, dziewczyno. Z tej waty wszystko odpadnie. No ale tą bombkę przykleiłam później też do tego prezentu, więc jakoś się to tam trzymało. O, jeszcze jakąś tam wstążeczkę wcisnęłam dla ozdoby. Prezenty Lili, część druga, to jest jakiś kubraczek z jakąś czapką, jakieś tam leginsy eleganckie, to akurat Aśka kupiła. Następnie to jest przeuroczy sweterek właśnie na zimę z takim fajnym snowmanem. Bardzo mi się podoba, to też Aśka. To już widzieliście w jednym z holi, to jest ode mnie, jakieś tam firmy, już nie pamiętam. Tu były właśnie też dwie sukienki. Tu mamy śliniaczek na święta i czapeczka z szaliczkiem panda, yo! Miejsca w pudle starczyło na pyk. Opakowałam to w ten taki dziecięcy, świąteczny papier. Później wybrałam dwie kokardki. Wstążki, nie kokardki, Anno! Wstążki! Różową, fioletową. No i zawiązałam ładnie, no. Moja siostra Kaśka robiła kiedyś takie woniki na wesele. I mi to ofiarowała, więc teraz jej tak jakby to zwrócę. Znaczy nie jej, ale jej córce. Po prostu to wykorzystałam i przykleiłam do tego jako ozdoba. I myślę, że wyglądała bardzo estetycznie. No i to tylko oczywiście myślę, że każdemu znany sposób, jak skręcić spiralę właśnie z takiej wstążki, nożyczki i w ruch. Dla mamy Krystiana kupiłam lampę lawę, jest jakby wulkan w środku, wsypujesz do środka takie kuleczki, wlewasz wodę, jest światełko, ładne. Tym razem nie używam papieru do pakowania, tylko paper tissue, takie chusteczki do pakowania, nawet nie do pakowania, ja się do bukietów używa, ale tanie są, trzeba wypróbować. Mama to mama, to chciałabym ponownie, żeby było elegancko, dlatego przyklejam takie ładne serwetki. Wiem, że tam słabo widać, co robię, ale ja po prostu robię zwykłe węzły, jeden węzeł i na to drugi węzeł. I dzięki temu wyszły mi takie krzyżyki. Używając kleju na ciepło, przyklejam je do serwetek. Krzyła wstążka dla ozdoby, a na końcówki tych wstążek przykleiłam Hello Kitty. Dlaczego? No bo tak. Nie no, tak serio, żeby po prostu te końcówki nie były jakieś takie puste. Ostatni prezent jest dla drugiego brata Krystiana, Bartka. Jest to jakby shaker, który robi lody, tylko bez użycia żadnej energii. Tylko energii w ręce. Boże, jak to brzmi. Dobra, nieważne, przejdźmy do pakowania. Tutaj rozchodzi się o kokardę. Tak, jo to zrobiła. Jo, dumna siebie. Pierwszy raz zrobiłam taką kokardę i się jakoś tam udała. Żeby zrobić taką kokardę, potrzebujecie 3 pasków 20 cm, 3 pasków 17 cm, 2 paski 15 cm. O co to się stało? I jeden pasek 8 cm. Malusi. Done. Teraz najtrudniejsza rzecz. Na środek jednego paska naklejamy taśmę dwustronną. I teraz patrzcie na moje ręce, bo nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale w taki sposób wykręcamy ten pasek, żeby się stykały. I teraz druga strona i tak powtórzcie z wszystkimi paskami oprócz najmniejszego. Najmniejszy sklejamy w normalny rulonik. I teraz nakładamy jedno na drugie, taśma dwustronna, nakładamy taśma dwustronna, nakładamy. Myślę, że sami wprawicie się po prostu, jak to mniej więcej powinno wyglądać. No i ten najmniejszy rulonik na samym końcu, na środeczku, jako zakończenie. Nie polecam używać przezroczystego materiału na te kokardy, bo się później człowiek gubi i nic nie widzi, no ale trzeba się uczyć na błędach. Tutaj jeszcze oczywiście wstążeczka, wszystko czerwone, biało-czerwone jakoś tak stało. No i na końcu przyklejamy naszą kokardę. Jest pięknie.
cały czas mieli świąteczne piosenki chodzą po głowie. W ogóle najlepiej, jak pakowałam te wszystkie prezenty, to cały czas mi szły piosenki świąteczne. Non-stopper. Ale już po którejś tam godzinie już to nie było tak wesoło, to już było tak... No właśnie tak było. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, subskrybujcie kanał, polubcie. Wszystkie kontakty do mnie, wszystko jest w opisie. Coś mnie tanecznie, coś mi się tutaj... Nie mogę usiedzieć na miejscu. Dalej. To jest bardzo ważna informacja. Ponieważ tak pomyślałam, że przyrost ilości mojej subskrypcji nie jest tak bardzo duży. Może dlatego, że mój kanał jest zbytnio za różnorodny? Tak pomyślałam. I wpadłam na pomysł zrobić jakby dwa kanały. Jeden główny, Kici TV, będzie tam pozytywny bałagan, hole i właśnie nowa seria, co wchodzi Pinterest Test, czy jakieś tam DIY i takie rzeczy. A na drugim kanale robić jakieś vlogi, challenge, jakieś właśnie gry, takie mniej, bardziej zmontowane filmiki, takie bardziej luźniejsze i tak dalej. Ale teraz! Jaką dać nazwę? Nazwę kanału. Potrzebuję nazwę kanału, która była łatwa do zapamiętania, ale też by się kojarzyła ze mną i z tym, co jest na tym kanale. Nie mogę dać po prostu Kici TV 2, to jest nie, za mało oryginalne. Więc poczujcie przypływ kreatywności i napiszcie wam, co wam przychodzi do głowy. Wypiszcie w komentarzu, może się zainspiruję, może coś... Wezmę coś z jednego komentarza, z drugiego coś połączę razem i tak zrobimy robotę together. Znowu mówię po polsku, Englishu. I dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał i się zainspirowaliście jakimiś tam pomysłami. Że pamiętajcie, wszystko możecie używać do pakowania prezentów. To nie musi być tylko kupiony papier. To może być gazeta, to może być mapa, to może być stara książka. No, a z mapą to moim zdaniem jest brilliant idea. Nieważne. My się widzimy w przyszłości, a wy pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Bye!